Pani Applebaum w tym filmie no, występuje w granicach swoich szerokich kompetencji jako badaczka dziejów Gułagu, jako autorka bardzo porządnej, obszernej pracy na temat historii Gułagu. Czy ona coś uzgadnia z mężem, czy to raczej mąż z nią uzgadnia? No to jest pytanie, na które ja nie mam żadnej precyzyjnej odpowiedzi. Ja się zawsze grzecznie przedstawiam, prosząc o wywiad. Film miał od początku tytuł Transformacja. Kontakt nawiązywał pierwszy mój kolega, kierownik produkcji. Jeden telefon, drugi telefon. Zrobiliśmy wywiad i jest film. No, mam nadzieję, że nie będzie żadnych reklamacji, prawda? Mam nadzieję, że nie będzie reklamacji. I trzecie pańskie pytanie o Wiktora Suworowa. O Wiktora Suworowa. Proszę pana, czy ja komuś w pełni ufam? Ja, proszę pana, jestem strasznie podejrzliwy. I ja nawet sobie nie w pełni ufam. I poza tym jest takie ruskie powiedzenie, da wieriać, no prawie wieriać, prawda? Wierzyć, ale kontrolować. Wierzyć, ale kontrolować. I teraz mówi pan, że Dzierżyński to powiedział. Ha, no może nie on pierwszy. Może nie on pierwszy. To byłby jeszcze jeden powód, żeby właśnie mieć tych klasyków w pamięci i żeby o nich nie zapominać. W pierwszej części filmu Transformacja Dzierżyński pojawia się w sekwencji, w której mowa o operacji Trust. Bardzo polecam Państwa uwadze ten moment w filmie. Operacja Trust jako matka wszelkich prowokacji, jako matka wszelkich wielkich operacji wywierania wpływu i dezintegracji. Tak? Operacja Trust. Więc Wiktor Suworow tam między innymi o tym traście mówi. Ja, proszę pana, rozumuję w ten sposób. Kłamstwo o roli Związku Sowieckiego w II wojnie światowej, kłamstwo polegające na tym, no, że właśnie przedstawia się, sam się przedstawia, ale także i my tak byliśmy tego uczeni. Związek Sowiecki jako pierwsza, największa ofiara II wojny światowej z pominięciem roli inicjatywnej w rozpętaniu II wojny światowej przez Sowiety. Otóż to jest kłamstwo numer jeden z kłamstw założycielskich współczesnego porządku światowego. Prawda? Ponieważ II wojna światowa wyznaczyła ramy współczesnego, aktualnego, do dziś aktualnego porządku światowego, w związku z tym kłamstwo o roli Sowietów w II wojnie światowej jest kluczowe dla tego porządku. I nie jest to tylko moje mniemanie, nie jest to moja hipoteza. To jest, czy inaczej, jest to hipoteza, ale mająca bardzo mocne potwierdzenie. Do tych faktów potwierdzających zaliczyłbym komunikat ze spotkania prezydentów Rosji i państwa położonego w Palestynie. Spotkania, które odbyło się latem 2009 roku nad Morzem Czarnym i z tego spotkania był taki komunikat, że oba państwa będą wspólnie przeciwstawiać się jakimkolwiek próbom rewizji historii. A więc z jednej strony będą wspólnie potępiać i, jak można podejrzewać, wspólnie ścigać rewizjonistów, którzy by kwestionowali unikalną i kluczową i pierwszoplanową w dziejach ludzkości pozycję zbrodni Holokaustu, a z drugiej strony wszelkich rewizjonistów, którzy by kwestionowali rolę Związku Sowieckiego, wiodącą rolę w rozgromieniu faszyzmu, prawda?
Czyli widać, że to idzie w komplecie, że to jest wash and go, prawda? Że w ogóle wszelki rewizjonizm to jest coś, czego strażnicy współczesnego porządku światowego, z czym na co nie dadzą przyzwolenia, prawda? I otóż, Wiktor Suworow, ale jeszcze zanim do Wiktora Suworowa, muszę skonstatować tak, że ta wersja historii zwycięzców II wojny światowej, prawda? Wersja historii opieczętowana wspólnie, podżyrowana przez zbrodniarzy wojennych Stalina i Roosevelta. Otóż to jest wersja przede wszystkim po naszym trupie, o czym mowa była w tym filmie, prawda? Innymi słowami, ale na ten temat to było, że domknięcie się tego porządku światowego i przyjęcie tej wersji, tej poprawności politycznej jest po naszym trupie. W ramach takiej poprawności nie ma miejsca na niepodległościowe aspiracje Polaków, ponieważ Polacy zawsze są tutaj nie po drodze, prawda? Bo niedostatecznie szanują na przykład rolę wyzwolicielską Armii Czerwonej, tak? Niedostatecznie są zaangażowani w kultywowanie tej rooseveltowsko-stalinowskiej wersji historii. I teraz Wiktor Suworow jest facetem, który bardzo energicznie to kłamstwo rozminował. On to kłamstwo rozminował. On otworzył to zamknięte na 15 wytrychów, prawda, przez kłamców i zbrodniarzy, zamknięty tę komórkę jakąś w archiwum historii, otworzył to swoim kluczem, zapalił tam światło i kto chce, może teraz przeczytać. I Wiktor Suworow nie napisał jednej książki sensacyjnej na ten temat, tylko napisał już tuzin książek. Co jest dla mnie bardzo mocną rękojmią jego autentyzmu, jego zaangażowania jako badacza historii. Nie jest to człowiek oddelegowany, proszę pana, do tego, żeby tutaj obrobić jakąś działeczkę na tym odcinku frontu walki propagandowej, tylko to jest facet, który się autentycznie wkręcił. On rzeczywiście ma w głowie te dane taktyczno-techniczne tych wszystkich czołgów, tych wszystkich samolotów. On jest smakoszem i kolekcjonerem tych wszystkich faktów, które przedstawione w książkach Lodołamacz, Dzień M, Ostatnia Republika, Oczyszczenie i tak dalej, łamią ten stalinowski, kłamliwy paradygmat. I teraz w związku z tym, gdybym ja miał na to jakikolwiek wpływ, to Wiktor Suworow już dawno miałby jakiś polski order za te książki. A teraz, czy pan Wiktor Suworow w swoim życiu zajmuje się jakimiś innymi sprawami i czy ma jakieś inne cele poza tymi, które się manifestują w jego działalności pisarskiej, dziejopisarskiej? Ja tego, proszę pana, nie wiem, ponieważ nie jest mi pan Wiktor ani brat, ani swat i nie znamy się za żyle. Prawda? Zrobiłem z nim parę wywiadów. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się w końcu udało, bo bardzo tego chciałem jeszcze w latach 90. właśnie bardzo owładnęła mną myśl o tym, że właśnie koniecznie należałoby zrobić film o tym, kto naprawdę rozpętał II wojnę światową i jaka jest prawda o 22 czerwca 1941 roku. I to się udało z 10-letnim ponad opóźnieniem. Tych parę wywiadów zrobiłem, ale nie mam z panem Wiktorem Suworowem żadnej zażyłości. Sądzę, proszę wybaczyć, że to jest przydługa odpowiedź na to pytanie, ale myślę, że z tej odpowiedzi w ogóle wynika, że udzielając odpowiedzi na to pytanie, po prostu prezentuję moje nastawienie, które także w innych sprawach przejawiam.
Mnie się zdaje, że oczywiście warto zastanawiać się nad tym, komu na tym zależy i w czyim to jest interesie i co tutaj jest grane i czy ktoś przypadkiem nie pociąga za sznurki. Warto się nad tym zastanawiać, ale jeśli nie jesteśmy tego w stanie przeniknąć, to nie warto wyrzucać do kosza książki, która zawiera fakty. I teraz tych książek jest właśnie, jak powiedziałem, tuzin, ponad tuzin licząc, bo pan Wiktor Suworow jest bardzo, bardzo utalentowanym i bardzo pracowitym człowiekiem, więc tych książek wiele napisał. I mnie się zdaje, że bo takie nastawienie prezentuje całkiem spora część establishmentu historiograficznego. To znaczy wielu historyków mówi, ale to jest przecież, to nie jest patentowany historyk, on nie ma studiów historycznych, on nie ma warsztatu historycznego. No ja bym życzył każdemu historykowi, żeby miał właśnie tyle faktów w rękawie, ile ich ma Wiktor Suworow. I jeszcze raz powtórzę, sądzę, że nie wykluczając refleksji nad tym, jaką jeszcze być może grę toczy się wokół Wiktora Suworowa, czy jaką on sam toczy w życiu, uważam fakty przez niego zebrane w jego książkach za nie do zbagatelizowania i sądzę, że one specjalnie dla Polaków mają fundamentalne znaczenie. Fundamentalne znaczenie, bo przecież myśmy też się dali na to wszystko nabrać, prawda? Myśmy też się dali w to wkręcić. Związek Sowiecki nieprzygotowany do wojny, myśmy też zachowali w pamięci to, a oni przyszli bez butów i karabiny mieli na sznurkach, więc co to za armia? No, przyszli bez butów i karabiny mieli na sznurkach, dlatego że w 1939 roku na wojnę z Polską po raz pierwszy poszła armia sowiecka z powszechnego poboru. Po raz pierwszy poszedł, to był pierwszy rocznik z powszechnego poboru. 1 września to jest uchwała Rady Najwyższej Związku Sowieckiego o powszechnym poborze do Armii Czerwonej. Wcześniej tam tego nie było. Otóż to jest jeden z dowodów na to, że 1 września 1939 tylko Stalin orientuje się, że zaczęła się wojna światowa, prawda? Bo żeby coś Rada Najwyższa Związku Sowieckiego przegłosowała 1 września, no to zaproszenie do tych radnych z Kamczatki musiało być wystosowane ładnych parę dni wcześniej, prawda? Żeby oni na ten termin przyjechali. Polecamy bardzo tę książkę, prawda? Akwarium. Bardzo, bardzo to jest pożyteczna. Powstał film, ale obejrzawszy film, przeczytajcie Państwo książkę. Przeczytajcie Akwarium Wiktora Suworowa, bo proszę Państwa, no ważna informacja. KGB już nie istnieje pod tym szyldem. A GRU nawet szyldu nie zmieniło, prawda? GRU dalej się nazywa GRU. Przeczytajcie Państwo również montaż Wiktora Wołkowa. Taka powieść. Weźcie to koniecznie do jakiegoś pociągu, czy metra, czy autobusu. Montaż Wołkowa. To jest pasjonująca rzecz, to się po prostu dobrze czyta, a daje to wgląd właśnie w te strategię dezinformacji, która do dzisiaj jest w użyciu.
Dzień.